Dzida laserowa. Także to gdzieś idzie na bok. A jednak, moi drodzy, a jednak. Tak to wygląda, moi drodzy, jestem pod starym młynem. W sumie powiem wam, że jestem tutaj pierwszy raz. Zawsze mnie ciekawiło, co to za dziura jest, z daleka ją widać. To koło było jakieś takie. Może prąd wytwarzało. Tutaj woda jakoś była, leciała tędy. Nawet ta drewniana konstrukcja, powiem wam, to chyba jest, tak mi się zdaje, jeszcze przedwojenna, bo tutaj widać takie jakby dotąd taki jakby tunel, którym miała iść woda. Nie wiem, jak to się obracało tu, ale w każdym bądź razie dzisiaj magnes neodymowy, który się zaczął fatalnie, bo po prostu stoję, rzucam i nic nie wychodzi, nie? No, także mamy taki temat. Jest potężny upał, na wykrywacz nie ma opcji w żadnym przypadku, bo po prostu to by był udar. No, a mi się coś złapało, mówię, to od razu nagram. Może jakoś zacznę, to jakoś pójdzie. No. Tutaj jest jakiś pierwsza rzecz. To jest kamień. Kamień, powiem wam, z kawałkiem jakiejś tam żelastwa. O. Tu jest taka, nie wiem, czy to felga była. Jest mnóstwo śmieci, po prostu co? Do następnego dołka? Nie, do następnego jakiegoś tego potwora rzecznego. Takie cały czas wychodzą kamienie magnetyczne. Aczkolwiek powiem wam, że jak to chlapie, to nawet przyjemnie jest, bo jest taki upał, jak już powiedziałem, że masakra. Coś idzie. O, pałąk od wiadra chyba. No, pierwsza większa rzecz. Dobra. Zapomniałem, że na magnes to trzeba wodery mieć. Wiecie co? Miejsce fajnie wygląda. Tutaj teraz, no już zmieniałem kilka razy. Raz miałem zaczep taki potężny, że myślałem, że tą linę wwalę do wody i do widzenia. Ale powiem wam, że za każdym razem to wychodzi tak, czyli zero. Także ja stąd idę. Spod tego młyna zmieniam po prostu gdzieś indziej. Trochę wieje dzisiaj, ja zmieniłem miejsce. Jestem sam dzień oczywiście, tylko po prostu miejsce zmieniłem. W ogóle co to jest? Taki dziwny kształt. No wiadomo, miejsce zmieniłem. W tamtym roku też tu byłem i w tamtym roku takie jeże też wychodziły. No ale to tylko takie o tematy, nie? Nic grubszego chyba nie będzie. Spróbuję szczęścia, jak coś wyjdzie, to po prostu się włączę, nie? Na razie. O, patrzcie, tu fajny mam pierwszy opór taki, patrzcie, coś się wyciąga. Kurde. No taki pręt z tym, z betonem. A myślałem, że magnet. Patrzcie, to jest na wierzchu, widziałem od razu. Taka obudowa od lampy chyba. To jest aluminium albo jakiś ten żeliwo, nie wiem. Śrubka to przyciąga. No to wiadomo, ale jest, powiem wam, kawał tego. No nie wiem, z czego to żeliwo jest. No nieważne. Tutaj też mam jakieś przyłapanie, ale zaraz zobaczę, co to jest, bo tu widzę nawet ram. Ale to rękoma musiałem wyjąć. No to jest już kotlet, powiem wam. Z panierką od razu.
Nawet nie wiem, co to jest. Tu jest śrubka na środku. Nie wiem. O, odpadło. Dobra. Mówię, takie rzucanie magnesem u mnie nie ma racji bytu, bo zobaczcie, ile tu jest kamieni w rzece. On i tak czuje, że jakiś słabszy jakby był ten magnes, bo powiem wam, że takiego wielkiego, okrągłego przedmiotu, żeby on porządnie z płcizny nie przyciągnął, cały czas tylko idą takie, o, zobaczcie. O. Ja to wyrzucam na brzeg, ja tego nie biorę w ogóle. O. Bo po co mi to? Łańcuch jakiś. Patrzcie, i tak cały czas. Wiadro płynie. Tu coś mocno siedzi. O. I jest na wierzchu. Trzeba pomóc troszeczkę, ale to będzie coś dłuższego. Czekajcie. A to widzę, że już, ale to będzie pręty. Patrzcie. Ale pręt zbrojeniowy taki. No, dzida laserowa. Także to gdzieś idzie na bok. Coś się tam dzieje na górze. No i zmieniłem kolejne miejsce. Powiem wam, że tam nic nie wychodziło. W rzece nic, totalnie nic. I mówię, pojadę sobie nad ten, nad jeziorko to moje. Tu też nic nie wychodzi. Ale mam jakąś pierwszą rzeczą. I będzie to gwóźdź z podkładu na pewno. Od kolejki. O, 100%. Tam widzę, na wysepce leży podkład. Te wszystkie wysepki były pod wodą. No także tyle. No, liczyłem tu na jakieś fanty wędkarskie, ale normalnie nie ma nic. Jeśli snobu zostanę, piwo mi dło en, syn nam, mocny śmiech mi, a już raz wziąć mu co razy. Ognet nie przyszł, piwo mi dło en, syn nam, co już bo. A jednak, moi drodzy, a jednak jest koszyczek pierwszy. O, nawet powiem wam, że w dobrym stanie. Jakby tam rzucę. O, dobrze spadł. Dobrze spadł. Może w ogóle dojdę tam. Może w tym podkładzie będą zaczepy, co tam leży. O, na wyspę trafiłem.
Mam wrażenie, że coś się zaczepiło. Bo jakiś tak ciężej idzie. Coś jest. No, ale wiecie co? Kolejny ten gwóźdź. Od wąskotorówki. Trzeba przyznać, że pod wodą jest bardzo czysto. Na brzegu, no jak cię mogę, tam kiedyś robiłem tutaj te projekty, las ze 2-3 razy, nie pamiętam ile, ale od tamtej pory nie będę sprzątał po śmieciarzach. No tu widzicie, fajek nawalił, a ja nawaliłem coś takiego. O, stara blacha się zaczepiła. Tam jest taki, ale to stary musi być, się rozlatuje. Zobaczcie. Tam jest taki, poczułem zaczep, więc jeszcze tam raz, albo ze 2-3 razy rzucę. Gdzieś tak o tutaj na wprost. Musi być jakiś głaz pod wodą. No i zaraz to zrobię. Nie, teraz nie poczułem tego zaczepu. Chyba to było inne miejsce. Powiem wam tak, miałem iść na magnes, poszedłem. Miałem spędzić miło czas, spędziłem. Mogłem iść na wykrywać, pomęczyć się gdzieś tam w krzakach, gdzieś tam na trawie jakimś, na takim słońcu, ale wybrałem dzisiaj ten magnes, nie? Także nawet jeżeli było to, co było, bo prawie nic nie było, to ja przynajmniej spędziłem miło czas. Mam nadzieję, że komuś też się miło ten czas ze mną spędziło, no bo naprawdę dzisiaj no nie chcę powiedzieć tego słowa, że to był nie wypał ten wypad na magnes, no ale ja tutaj wiedziałem, co mnie czeka na jeziorku, a niestety pod młynem trochę się zawiodłem. Tam pod młynem to jeszcze gorzej chyba jak tutaj było. Także tyle. Jak będzie z tego odcinek, to pewnie jakiś króciutki. O, poziomki, zobaczcie. Ale ja mam swoje na działce. Miałem sprawdzić, czy jagody są. Tylko tak o, jagód nie widać. No i tyle, także słuchajcie. Komu się podobało, to pamiętajcie o nagrodzie dla twórcy. Komu się nie podobało, to też możecie, a co tam. No i prędko na magnes nie pójdę, bo się trochę dzisiaj zniechęciłem. W sensie, że no wiecie, fajnie jak ktoś się wyciąga jednak, a nie kilkadziesiąt albo kilkaset rzutów, koszyk, jakieś tam druty na rzece, gwoździe i tyle, nie? Także pozdrawiam was gorąco, dziękuję wam, że dobrnęliście do tego momentu i zapraszam na pewno na wykopkowy film teraz następny. Także na razie.